Niepokalane poczęcie niejednemu człowiekowi kojarzy się z tym, że Pan Jezus począł się za sprawą Ducha Świętego, a bez udziału mężczyzny. I w tym sposobie myślenia jest zawarte coś takiego, że poczęcie dziecka, że współżycie kobiety i mężczyzny to jest coś pokalanego, coś, co nie jest czyste. Coś, co jest w jakiś sposób grzeszne albo ciemne, a właśnie Pan Jezus począł się w sposób niepokalany, ponieważ począł się za sprawą Ducha Świętego. To prawda, to jest wiara Kościoła, że Pan Jezus został poczęty z mocy Ducha Świętego bez udziału mężczyzny, ale zupełną nieprawdą jest to, że współżycie kobiety i mężczyzny, że poczęcie dziecka jest czymś w jakiś sposób grzesznym, niedoskonałym czy złym. Święto Niepokalanego Poczęcia, które dzisiaj przeżywamy, nie mówi o tym, jak począł się Jezus, tylko jak poczęła się Jego matka, Maryja, Miriam. A poczęła się właśnie w taki zwyczajny sposób, jak każdy z nas. Poczęła się ze współżycia, z miłości swoich rodziców. Tak została powołana do życia. A to, że mówimy o niepokalanym poczęciu, oznacza, że Pan Bóg zachował ją od grzechu pierworodnego, który ciąży nad każdym człowiekiem, który zaczyna istnieć na tym świecie. Z grzechem pierworodnym jest pewien problem, bo właściwie można by powiedzieć, że nie jest to grzech, tylko jest to jakiś rodzaj takiego uszkodzenia w kodzie genetycznym, w takim duchowym kodzie genetycznym człowieka, które to uszkodzenie jest wynikiem grzechu pierworodnego, uczynionego kiedyś u początków istnienia ludzi na świecie, a skutkuje jakąś taką skłonnością do czynienia zła, z którą wszyscy się zmagamy, a niektórzy się nie zmagają, tylko po prostu zupełnie spokojnie to zło czynią. Matka Boża była uwolniona od grzechu pierworodnego, to znaczy, że była zdrowa wewnętrznie. I to święto dzisiaj daje nam jakąś taką bardzo dobry obraz, czy dobrą definicję świętości, jakie po prostu takie duchowe, wewnętrzne, a i nawet chyba psychiczne i emocjonalne zdrowie. I warto właśnie w taki sposób patrzeć na świętość. Na świętość ludzi świętych, których znamy, i na świętość, do której każdy może dążyć, że jest to stan wewnętrznego, duchowego zdrowia w odróżnieniu od stanu choroby, który zawsze jest związany z grzechem, ze skłonnością do grzechu i który owocuje różnymi trudnymi i przykrymi przeżyciami, których wszyscy chcielibyśmy uniknąć.